Cześć, dzisiaj mamy sobotę, dochodzi już 12, więc jest dosyć późno. Ja jeszcze w piżamie, trochę pod kocem, bo powiem wam, że zasiedziałam się na kanapie dzisiaj jakoś tak po śniadaniu. Wczoraj i przedwczoraj byłam w pracy, więc miałam dwa takie dni pracujące, także nic dziwnego, że chciałam sobie dzisiaj troszkę odpocząć, ale teraz już się zbieram i zaczynamy dzień. Nie zwracajcie uwagi na moje włosy, one są, słuchajcie, 3-dniowe, więc już mają prawo wyglądać jak wyglądają. I w ogóle ostatnio mam z nimi problem, ale to wam może poopowiadam później. One idą do mycia, ale zaraz, bo najpierw chcę sobie poćwiczyć. Dzisiaj stwierdziłam, że pokażę wam, że zrobimy sobie po prostu razem kilka takich właśnie czynności domowych, które po prostu dzisiaj mam do zrobienia. Mam kilka takich standardowych czynności typu nastawienie prania, zmywarki, ale też muszę podlać kwiaty na przykład. Odkurzać nie muszę, bo wczoraj Patryk się tym zajął, czy przedwczoraj? No, jakoś niedawno, jest jeszcze czysto, więc zobaczymy po prostu, ile takich czynności jest do zrobienia właśnie w dniu wolnym i czy naprawdę jest to dzień wolny. Nie są to ciężkie rzeczy, ale mam też kilka takich czynności, które muszę zrobić, a których strasznie mi się nie chce zrobić. Widzę, że słońce powoli wchodzi mi na balkon. Na razie jest dosyć chłodno, ale jak będzie słońce, to wiem, że będą tropiki, więc postaram się wykonać wszystko do tego momentu właśnie, aż słońce zagości na balkonie, będę mogła się położyć na leżaczku i poczytać książkę. Dobra, wskakuję teraz w strój sportowy, najpierw zrobię trening, żeby mnie to tak bardziej, wiecie, zmotywowało do tych mniej fajnych czynności i zaczynamy. Jedną rzecz sobie jeszcze zrobię, zanim zacznę ćwiczyć, i to będzie nastawienie zmywarki i jedna rzecz z głowy. Nawet nie wiecie, jak się ze mnie w tym momencie leje. Bardzo dobrze, że idę teraz pod prysznic, ale chciałam wam pokazać butelkę moją. Kiedyś były o nią pytania, więc stwierdziłam, że wam pokażę. Tutaj macie nazwę firmy, a jest naprawdę świetna. W domu rzadko z niej korzystam, szczerze mówiąc, i to jest błąd, bo jak jestem w domu, zauważam, że piję dużo, dużo mniej niż w pracy. W pracy jestem w stanie wypić mniej więcej 3-4 takie butelki dziennie, to jest butelka 800 ml, także całkiem dobry wynik. Natomiast w domu, pomimo że mam nieograniczony dostęp do wody, bo przecież jest filtr, ta woda cały czas jest, wystarczy nalać ją z kranu, to po prostu jakoś tego nie robię i zapominam i piję dużo, dużo mniej. Więc stwierdziłam, że będę teraz korzystać i w domu z tej butelki. Do pracy biorę tę butelkę właśnie w takiej formie, takiego trochę bidonu. Właśnie z taką dodatkową nakrętką i ze słomką. W zestawie są dwie słomki. One są plastikowe, można je myć w zmywarce i jest taka nakładka, to jest w sumie wersja do smoothie, ja tego używam do wody i zaraz wam pokażę jeszcze taką zwykłą zakrętkę, żeby można było tę butelkę gdzieś do torby wsadzić czy do plecaka. Ona wygląda tak, tutaj jest normalnie dzióbek, jedną ręką nie jestem, a ja może jestem w stanie to odkręcić. Zaraz, o, zobaczcie, tak to wygląda, jest po prostu zwykły dzióbek. I taka zakrętka dodatkowo z taką dziurką, żeby łatwo można to było, nie wiem, gdzieś przypiąć. Jeżeli macie taki zaczep, ewentualnie po prostu trzymać. No dobra, ale przed prysznicem wypadałoby się zabrać jeszcze za to. Stwierdziłam, że wstawię sobie pranie, pójdę się wykąpać, później będę miała chwilę relaksu na balkonie. Pranie akurat zdążę się wyprać i będę mogła je rozwiesić, także najpierw pranie. No i dobra, ja już po prysznicu ubrana, więc jest progres. Włosy umyte i teraz pielęgnacja. Piękne słoneczko już mam na balkonie. Także jak widzicie, teraz lekki masażyk, a zaraz idę sobie nakładać kremy i to wszystko. Mam też kilka nowości, więc w sumie może wam pokażę. Zamówiłam sobie dwie rzeczy z Alchemii. Nigdy wcześniej nie miałam niczego z tej marki, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. Sprawdzę, co to jest fajnego. Bardzo mi się spodobała ta seria.
I tutaj mam krem i taki booster, czyli coś, co ma nam dodawać jeszcze więcej witamin, jeszcze więcej energii, jeszcze więcej składników w takiej skondensowanej formie. Bardzo mi się spodobała ta seria, bo była opisywana jako taka dodająca energii, więc stwierdziłam, że będzie idealna na sezon wiosna-lato. Także na ten moment te dwa produkty mi się bardzo podobają, ale co będzie później, to nie wiem. Użyłam ich na razie tylko raz, więc będziemy dalej testować i jeżeli jesteście ciekawi, to dam wam znać. Dobra, dzisiaj jest ten dzień, kiedy będę odnawiać nasze meble ogrodowe, więc przygotowałam sobie tutaj już wszystkie potrzebne akcesoria. Mam też rękawiczki. Na początku przemyję ten stół, bo już troszeczkę się zakurzył niestety. No i będziemy później, to znaczy ja będę, używać takiego bloczka ściernego z papierem ściernym, żeby delikatnie, ewentualnie wszystkie jakieś włoski drewna zetrzeć. No i będziemy olejować. To jest olej, który wybraliśmy. Wybrałam go w odcieniu kasztan i wydaje mi się, że właśnie w takim kolorze były nasze meble przed tym, jak wyblakły, więc mam nadzieję, że trafiliśmy z kolorem i że będzie ładnie wyglądać. Także no trochę się denerwuję, bo jeszcze nigdy nie olejowałam mebli. No ale zobaczymy. Dobra, stół już przygotowany. Delikatnie go przeszlifowałam i umyłam. Teraz ostatni raz możecie zobaczyć efekt przed, a zaraz mam nadzieję zobaczymy piękny efekt po. Nogi już pomalowałam. Okazało się, że kolor wybraliśmy idealnie. I teraz postanowiłam, że wam pokażę, jaka to jest wielka różnica tutaj na blacie, bo tu będzie najlepiej widać, jako że nogi są trochę w cieniu. Ja mam tutaj trochę tego oleju i jedziemy. Ogromna różnica, co? Wow, to przynajmniej jest jakiś kolor. Nieźle, co? Pięknie będzie wyglądać. Wyszłam na chwilę z balkonu i przyszłam z powrotem. Jojo, jaki piękny ten stół jest, ekstra wygląda. Ma schnąć 24 godziny, ale zobaczcie, nic tu nie zostaje. Już jest no, praktycznie suchy, ale rozumiem, że ten olej musi się wgryźć w drewno, więc to już tak zostawiam, nie macam. I najlepsze jest to, że ta powierzchnia jest taka bardzo gładziutka, milutka, ale nie jest tłusta, więc tego się trochę obawiałam. Gdzieś tam słyszałam, że olej to właśnie taką tłustą warstwę zostawia, ale nie zostawia, przynajmniej ten, także jestem zadowolona. Proszę bardzo, przekąski. Już balkon przygotowany. Przemyłam skrzynię, odkurzyłam takim tym ręcznym odkurzaczem, więc jest pięknie posprzątane. Teraz jeszcze tylko książka i już można odpoczywać. O, a to jeszcze wam pokażę. To jest moja ulubiona mieszanka, taka orzechowa. Ja ją kupuję w Lidlu. Zaraz wam pokażę opakowanie i to jest tak pyszne. To jest najlepsza, najlepiej skomponowana mieszanka ever. Serio. To jest naprawdę przepyszne. Zaraz wam pokażę, jak wygląda opakowanie. Kupcie koniecznie. Tak wygląda opakowanie. To jest miks orzechów i suszonych owoców, ale przysięgam, to jest najpyszniejszy miks, jaki możecie sobie wyobrazić. Widzicie, wszystko sobie rozłożyłam. A co? Pralka wzywa. Więc jeszcze pranie i dopiero widać tam moje nogi. Nie wiem, czy widać, jak ja mam plamy na nogach. Może lepiej, że nie widać. Mam nadzieję, że nie widać. Nie będę wam szczególnie tego pokazywać i zdradzać, ale słuchajcie, mam takie plamy na nogach. To nie jest tak, że ja się źle opalałam, czy ja sobie źle samoopalacz wtarłam, bo sobie nie wcierałam. To jest po prostu moja opalenizna jeszcze z wyjazdu. Nie wiem, czy widać. Na przykład tutaj jest taka plama. A to wszystko dzięki mojemu ukochanemu Patrykowi, którego poprosiłam na plaży, żeby mnie posmarował, bo już leżałam sobie na brzuchu. Chciałam, żeby mi posmarował plecy, nogi już z tyłu. No i wiecie, jak to facet, on nie lubi mieć nic tłustego na rękach, więc po prostu smarował mnie dwoma paluszkami, żeby tylko jak najmniej tego dotknąć. I ja mu tłumaczyłam, żeby smarował całą ręką, bo później będę poparzona. Nie, 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 ja smaruję dobrze, będziesz zadowolona, wszystko jest okej. No, wiecie, jakie mam plamy? Mam dwie ogromne plamy na nogach, które wyglądają dosłownie jak smugi z samoopalacza. I na brzuchu mam to samo, z jednej i z drugiej strony. I na plecach. Nawet już nie wiem, jak to skomentować. Dobrze, że już trochę czasu minęło. One już zaczynają powolutku blednąć.
Może do lata nie będzie ich widać, a może po prostu nałożę samoopalacz, żeby to przykryć, bo po prostu denerwuje mnie to strasznie. Także dziewczyny, nigdy w życiu nie ufajcie facetowi, który wam powie, że będziecie zadowolone ze smarowania. Nie będziecie. Nie będziecie, będziecie mieć plamy. Zróbcie to same. Dobra rada. Szkoda, że jej wcześniej nie znałam. No dobra, teraz już naprawdę wieszam pranie i wychodzę trochę odpocząć i się zrelaksować, skoro jest sobota. Oczywiście najfajniej by było, gdybym tę suszarkę sobie wyniosła na balkon i to pranko wyschło na słońcu. Niestety nie mamy dużego balkonu, więc mam wybór. Albo ja na leżaku, albo suszarka z praniem na balkonie, więc wybór jest dosyć prosty. Pranie powieszone, więc zadanie zaliczone. Wiecie co, jeszcze stwierdziłam, że jednak puszczę odkurzacz. A, niech tam zbierze te wszystkie jakieś śmieci, które się teraz nagromadziły i już będzie pięknie i czyściutko. No i dobrze, tak można żyć. Ja się zabieram za książkę. Troszkę się może opalę, chociaż już słoneczko tak mocno nie grzeje. A tutaj mam moje przekąski. Dajcie koniecznie znać, czy jesteście team ładna konewka, czy też pusta butelka po wodzie. Jak widzicie, u mnie nadal pusta butelka, chociaż zawsze jak jesteśmy w IKEA, to patrzę na te piękne złote konewki i chyba w końcu będę musiała taką kupić. No ale dobra. Na razie jest jak jest. Podlanie kwiatków zrobione. Teraz została mi jeszcze do zrobienia ta rzecz, o której wam mówiłam, której strasznie nie chcę robić. A mianowicie muszę zeskanować i wysłać ten dokument i zwlekam z tym już bardzo, bardzo długo, także teraz się za to zabieram. Patrzcie, jaki obiad na szybko zrobiliśmy. Kurczak, zielona fasolka mrożona i dodaliśmy taki gotowy sos teriyaki. Zaraz wam pokażę, bo chyba mamy jeszcze jedno opakowanie. No i wygląda to super. Co prawda już nie mamy sosu teriyaki, bo mamy dwa inne. Tamten mieliśmy tylko jeden, ale to był sos właśnie z Blue Dragon. Tak wygląda, także możecie szukać. Taka saszetka wystarczy wam podobno na dwie porcje i jak widzieliście, no na patelni się to idealnie rozłożyło właśnie tak na dwie porcje. Jak to dobrze jest sobie usiąść i wrócić do domu. Tak, jesteśmy już w domu. Jeszcze sobie na koniec dnia dorzuciliśmy zakupy, żeby nie było tak luźno, bo przecież tak mało dzisiaj robiłam. No to jeszcze zakupy, ale cieszę się, bo przynajmniej mamy pełną lodówkę i same pyszne rzeczy, więc zaraz będziemy jeść jakąś pyszną kolację. Ja zaraz idę zmywać makijaż, wskakuję pod prysznic i może jakąś maseczkę sobie zafunduję po tym moim wolnym dniu, żeby się zrelaksować. Jestem bardzo ciekawa, jak wasze dni wolne wyglądają. Czy raczej stawiacie na sam relaks i jeżeli nie macie pracy, to po prostu się relaksujecie, nic nie robicie, raczej tylko kanapa i telewizja. Czy też właśnie łączycie relaks z jakimiś takimi domowymi obowiązkami? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Ja przeważnie jednak łączę relaks z takimi domowymi obowiązkami, bo inaczej chyba by mi doby zabrakło, jakbym miała wszystko robić to w dniach pracujących, nie dałabym rady. Jestem ciekawa, jak to u was wygląda, także dajcie koniecznie znać. Ja uciekam pod prysznic, wy zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!